Nowy Jork ma nowego króla. Jalen Brunson, ściągnięty do Knicksów z Dallas Mavericks 2 lata temu za wówczas wydawać by się mogło niemałą cenę, okazał się być nie strzałem w dziesiątkę, co najlepszym ruchem i najwspanialszą inwestycją w koszykarza w historii Knicks ostatniego ćwierćwiecza. W ledwie 2 lata zbudował wokół siebie otoczkę zawodnika na dyskutowalne top 5 ligi, kilka miesięcy temu zadebiutował w roli All-Stara, doprowadził klub do 2. miejsca w konferencji, a jego wybuchy strzeleckie na 40, 50, a nawet na 61 punktów tylko dodawały do szybko rozwijającego się CV. Łatwo jest pokochać Brunsona, będąc fanem koszykówki. Względnie niski, krnąbrny, szybki rozgrywający, ze świetnym zmysłem do szukania odpowiednich kątów do ominięcia obrony czy do kolejnego rzutu. Jego wejścia pod kosz i obijanie się o wyższych o 1,5 głowy obrońców często dawało mi flashbacki z oglądania Allena Iversona te 20 lat wcześniej. I to jest ogromny komplement. A teraz do całej tej listy pozytywów dołącza kolejny. Zgoda na podpisanie niższego kontraktu, byle tylko dać Knicksom jak największą elastyczność finansową na najbliższe lata. Jalen Brunson zgodził się na obniżkę nie na 5, nie na 10, ale na $113 milionów, tak na dłuższą metę licząc. I taka historia jeszcze nigdy nie miała miejsca. Cześć, z tej strony Keep the Beat, to jest kanał o koszykówce i dziś parę słów o idolu oraz o New York Knicks. I tak, w tym przypadku New York Knicks dokonali najlepszego wyboru. Skoro to jest materiał o pieniądzach, no to pogadajmy o pieniądzach. Jalen Brunson zgodził się na 4-letni kontrakt w wysokości 156,5 milionów dolarów. I to wciąż są bardzo duże pieniądze, ale trzeba przyznać, że gdyby poczekał do kolejnego lata, to przysługiwałby mu super maksymalny kontrakt i ten kontrakt wynosiłby 269 milionów na 5 lat. Czyli mamy tutaj do czynienia z różnicą 113 milionów dolarów. Ten już podpisany niższy kontrakt, tak gwoli ścisłości, nie do końca 4-letni, to jest kontrakt 3-letni, z czego 4. rok jest opcją zawodnika i bardzo często ta opcja zawodnika jest po prostu zrywana, byleby tylko podpisać kolejny, maksymalny, większy kontrakt. I możliwe, że tak to właśnie wszystko będzie wyglądać, że po tych 3 latach Jalen Brunson już dogada się z Knicksami i wtedy podpisze już naprawdę hiper, uber, ultra, giga, wielki kontrakt Knicksów i już nie będzie mowy o żadnych ustępstwach, ale w najbliższe lata Knicks mają naprawdę sporą elastyczność i naprawdę wielkie możliwości do tego, żeby wokół Jalena Brunsona po pierwsze utrzymać swoich ziomeczków z uczelni, z Wilanowych, którzy tak się jakoś składa, grają właśnie w Knicksach, a po drugie dać Knicksom możliwość ewentualnego przedłużenia tych zawodników, czy po prostu zrobienia kilku innych dodatkowych rzeczy na rynku transferowym. Bo tak na dobrą sprawę tu nie chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, czy o salary cap, ale o wiele, wiele więcej. I tak, żeby oddać sprawiedliwość, takie rzeczy się w NBA dzieją dość często. Tylko że nie dotyczą kwoty 113 milionów dolarów. Taki LeBron James na przykład zgodził się na obniżkę, dołączając do Miami Heat z Dwayne'em Wade'em oraz Chrisem Boschem. Kevin Durant zgodził się na obniżkę, dołączając do Golden State Warriors kilka lat temu. Dirk Nowitzki zgadzał się na obniżki, byleby tylko utrzymać skład Dallas Mavericks, a w ostatnich latach nawet i James Harden dołączył do takiego grona. Postawmy sprawę jasno. Jalen Brunson był 5. na liście głosowania do MVP ubiegłego sezonu, więc można powiedzieć śmiało, że tak dyskutowalnie jest właśnie w tej top 5 ligi. Ale od tego sezonu, który rozpocznie się za rok, czyli w 2025 roku, Brunson będzie zarabiać mniej więcej tyle, co Emmanuel Quickley, opcja gracza ewentualna Chrisa Middletona, DeAndre Ayton, opcja Jamesa Hardena, Desmond Bain, Jordan Poole, Jeremy Grant, Drew Holiday. Są to nazwiska wciąż bardzo dobrych graczy, ale zdecydowanie nie jest to lista top 5 czy top 10 zawodników ligi. A Knicksi byli od początku tego roku bardzo agresywni na rynku transferowym i to się opłaciło, no bo jednak rzadko kiedy zdarza się, żeby oddawać topowy pick w drafcie i to jeszcze podczas trade deadline, kiedy na ciebie czekają playoffy. A przecież tak to się wydarzyło, ściągając OG'ego Anunobiego w zamian za m.in. Emmanuela Quickleya oraz RJ'a Barretta. I choć OG za bardzo w playoffach sobie nie pograł ze względu na kontuzję, to jednak kiedy grał, to okazało się, że to jest perfekcyjny zawodnik do tego systemu, do tej drużyny Toma Thibodeau. Także ruch o przedłużeniu jego kontraktu wydawał się być oczywisty, panowie się dogadali, OG Anunobi podpisał nowy 5-letni kontrakt, z czego ostatni rok to jest opcja gracza. Kolejny ruch wyglądał troszkę jak historia z filmu familijnego, ponieważ do tych 3 kumpli z uczelni, czyli Jalena Brunsona, Josha Harta oraz Dante DiVincenzo, dołączy
czwarty kolega, czyli Mikal Bridges z Brooklyn Nets, który został właśnie chwilkę temu ściągnięty do Nowego Jorku, dołącza do nich też Keita Bates Diop i to są naprawdę bardzo fajne ruchy. No i później oczywiście zostaje najważniejsza kwestia, czyli przedłużenie Jalena Brunsona, o którym już powiedzieliśmy. Teraz jeszcze podpisali na jeden rok Camerona Payne'a, rozgrywającego i no moim zdaniem off-season Knicksów jest tutaj 10 na 10. Cały ten skład, ta pierwsza piątka Knicksów wygląda jak, ktoś to ładnie ujął, super team zadaniowców. Mamy tutaj Dante DiVincenzo oraz Josha Harta, którzy po prostu są świetnymi zadaniowcami. Mamy Jalena Brunsona, który był niby opcją 2 czy 3 w Dallas Mavericks. Mamy Mikala Bridgesa, który nie zdał egzaminu jako opcja numer 1 w Brooklyn Nets, więc tak można właśnie powiedzieć, że mamy tutaj super zadaniowców. Wszyscy się tutaj ze sobą łączą. No i pozostaje jedynie kwestia, co robimy dalej z Juliusem Randle. Bo Julius wchodzi właśnie w ostatni rok kontraktu, po czym ma opcję zawodnika do podjęcia i to jest naprawdę największa niewiadoma w Nowym Jorku. Randle to jest naprawdę bardzo solidny zawodnik, w końcu był też All-Starem, ale to jest gwiazda z podciętymi skrzydłami. I zastanawiam się, jak on się odnajdzie w tej nowej ekipie Nowego Jorku, która już nie polega na tym, że dajemy piłkę do Juliusa pod kosz i uprawiamy tak zwany bully ball, tylko wszystko jest oparte na tej zwinności oraz pomysłowości Jalena Brunsona. W każdym razie Knicksi wciąż mają bardzo świetlaną przyszłość przed sobą, właśnie zaliczyli sezon na 50 zwycięstw i to jest pierwszy tego typu sezon dla Knicks od 11 lat. Dołączyli do grona topowych drużyn wschodu, wywalczyli drugie miejsce w konferencji, wywalczyli 7 meczów w drugiej rundzie playoff z Indianą Pacers i tak na dobrą sprawę wygraliby z nimi, gdyby Knicksi byli zdrowsi, no bo jednak przypomnijmy sobie, że te playoffy Knicksów to było wow, to było pole minowe. No i tak patrząc na kontrakty, to Josh Hart i DiVincenzo mają umowy aż do 2027 roku, z czego Hart ma jeszcze dodatkowy rok na opcję drużyny. Mikal Bridges ma przed sobą jeszcze tylko 2 lata w kontrakcie, ale już było powiedziane, że chce w Knicksach zostać i przede wszystkim chce również zgodzić się na obniżkę wynagrodzenia, żeby jakoś utrzymać ten skład w ryzach. Mitchell Robinson ma przed sobą jeszcze 2 lata gry, a reszta to jest albo młodzież, albo jakieś jednoroczne tanie kontrakty, albo Miles McBride, który jest podpisany na śmieszne jak na warunki NBA pieniądze. No ale wracając do Jalena Brunsona. Dlaczego się zgodził? Czy powinien się zgodzić? Czy to jest dobry ruch? Brzmi to naprawdę bardzo jak takie retoryczne pytanie. Nie chcę tutaj uprawiać jakiejś demagogii, no bo świetny zawodnik zgodził się na mniejszy kontrakt, by drużyna, w której gra, miała szansę na zbudowanie lepszego składu, żeby mieć wyższą szansę na walkę o mistrzostwo NBA, więc o czym w ogóle tutaj dyskutować? No ale dajcie mi chwilkę, okej? Okay? Muszę tutaj wspomnieć o kwestii bezpieczeństwa. Nigdy nie wiadomo, jak potoczy się twoje życie, jak potoczą się mu twoje potencjalne kontuzje i Jalen Brunson też podpisał ten kontrakt ze względu na swoje bezpieczeństwo. No bo co jeśli by się okazało, że na przykład najbliższy sezon będzie dla niego bardzo nieudany, zaliczy jakąś tragiczną kontuzję, stanie się coś naprawdę złego i za rok byłaby rozmowa na temat pieniędzy i skończyłoby się to źle. I mam tutaj takie 2 przykłady z historii. Isaiah Thomas nie podpisał kontraktu i został na lodzie. W zasadzie wyleciał z ligi i już więcej tych swoich wielkich milionów nie zarobił, a mógł. A z drugiej strony taki John Wall dostał wielki, wielgaśny kontrakt od Washington Wizards i jakoś u niego to wszystko poszło. To jest taki troszkę ryzyk fizyk. Jalen Brunson postanowił, że jednak rozegra to w bardziej taki świadomy, bezpieczny sposób. I tak sobie myślę, Jalen Brunson jest synem również byłego zawodnika NBA, Ricka Brunsona. Ricka Brunsona, który też cały czas pracuje w New York Knicks, więc nie gadajmy o nepotyzmie. Chodzi mi tylko o to, że te pieniądze w rodzinie po prostu są, więc kwestia tego, czy będzie zarabiać 35 milionów dolarów, czy 50 milionów dolarów. No ale druga kwestia, ważniejsza w kontekście budowy Knicksów na przyszłość. Jalen Brunson zgodził się, bo pomoże w ten sposób utrzymać się Knicksom poniżej tego drugiego apronu płac. I dlatego to jest takie ważne ze względu na bardzo restrykcyjne podejście NBA do rozdawania tych kontraktów oraz wszelkich benefitów, które kluby otrzymują, kiedy są poniżej tego drugiego apronu. I gdyby Knicksi przekroczyli ten drugi apron, to na przykład NBA odebraliby im prawo do wyjątku mid-level, do trade exception i do klepania niektórych innych wymian, które no, znacząco pewnie w przyszłości pomogłyby im budować kolejne przyszłościowe składy. Więc dla samej organizacji, dla samych Knicksów, dla fanów New York Knicks 10 na 10. Ale trzeba tutaj jednak spojrzeć też na kwestię taką troszkę szerszą. Bo co jeśli jesteś topowym graczem w lidze? Skoro Brunson był w zeszłym sezonie w rozmowach o MVP ligi, to powiedzmy tak, poszerzmy sobie to troszkę bardziej. Czy zawodnik z top 10 ligi powinien w ogóle zgadzać się na tak wielką obniżkę płac? Obniżkę płac, która będzie co roku dawać mu 15 milionów dolarów mniej,
niż pozostałym kolegom z listy top 10. Bo od przyszłego sezonu, w którym będzie obowiązywać nowa umowa, jak tak patrzę, to już teraz wiadomo, że ponad 50 milionów dolarów w rok zarobi aż 15 zawodników. A taki Stephen Curry, Damian Lillard, Giannis czy Anthony Davis zarobią nawet bliżej 60 milionów. Jalen Brunson? Tylko 35. Skok finansowy jest tu ogromny. I z moim zdaniem to nie powinno tak wyglądać z jednego prostego powodu. Zasady kontraktowe w NBA jednak po coś są budowane. Bo co jeśli w ślady Brunsona pójdzie kilka nowych, młodych, kolejnych gwiazd? Na samym początku będziemy tym oczywiście się zachwycać, że o tutaj zgadzamy się na obniżkę, młodzi nie myślą o pieniądzach, chcą wygrywać, to jest piękne, liczy się sport, a nie zarabianie hajsu. Tylko zaraz się może okazać, że to jest prosta droga do budowy kolejnych super teamów i nagle NBA stanie się o wiele mniej kompetytywne, bo będzie mieć kilka drużyn ultra silnych, a na przykład, nie wiem, ponad 20 ekip ultra słabych, które będą musiały dawać super maksymalne kontrakty średnim graczom, by w ogóle ich ściągnąć do swojej jego miasta, bo nikt tam nie chce grać. To może totalnie zepsuć kondycję ligi, jej rywalizację i sprawić, że na przykład będzie warto śledzić maksymalnie 1/3 całej ligi NBA. I proszę mnie tutaj negatywnie nie odbierać, bo ja dosłownie ubóstwiam, uwielbiam Jalena Brunsona. To jest od momentu, kiedy przeszedł z Dallas Mavericks do Nowego Jorku, coraz bardziej jakby chwytał mnie za serce swoją grą, tak jak mówiłem, jednak te porównania z Allenem Iversonem nie biorą się znikąd. I uważam, że ściągnięcie go do Nowego Jorku to najlepszy ruch Knicksów od całego ćwierćwiecza. Dodatkowo teraz jeszcze imponuje mi ta jego postawa po nowym kontrakcie, ale patrząc na to szerzej, na całą ligę, to może być niebezpieczna zapowiedź nowego trendu. No chyba, że po prostu sam siebie oszukuje i tak na dobrą sprawę Jalen Brunson jest jedyny w swoim rodzaju i nikt inny nie będzie gonić za tymi niższymi kontraktami, bo ostatecznie każdy chce zarabiać najwięcej, ile tylko się da. Więc tak, no wtedy to już nie ma tematu. Trzymam kciuki, tak po prostu, bo Knicksi są naprawdę super. Po wielu latach jest to drużyna zbudowana na solidnych fundamentach, na świetnych i nieprzepłaconych graczach. Ruchy zostały przemyślane i te wszelkie żarty oraz złośliwości wobec Knicksów w ciągu ostatnich tych ponad 20 lat, jakkolwiek były słuszne, na ten moment powinno się już je wszystkie schować do szuflady. Knicksi od kilku sezonów są poważną i profesjonalną organizacją i w dużej mierze jest to właśnie zasługa m.in. Jalena Brunsona. To dobry czas na to, by zostać fanem Nowego Jorku. Dzięki za obejrzenie filmu do samego końca. Jesteś w porządku. Do następnego razu. Cześć.